Witam wszystkich bardzo serdecznie w naszych spotkaniach z wielkimi filozofami. Dzisiejszy nasz bohater, Blaise Pascal, urodził się we Francji w 1623 roku i jest znany z wielu aforyzmów, stwierdzeń i powiedzeń dotyczących kondycji i natury człowieka. Ale zaczniemy od jednego takiego stwierdzenia, gdzie Blaise Pascal mówi, że wielkość człowieka równa jest jego nędzy. I jeżeli pomyślimy o życiu naszego bohatera, to wydaje się, że ten cytat bardzo dobrze oddaje ogromną rozpiętość jego myśli i wielki dystans pomiędzy różnego rodzaju obszarami jego refleksji. Już jako dziecko Pascal wykazuje ogromny talent, podobnie zresztą jak jego siostry, a talent ten będzie szlifowany przez ojca Blaise'a Pascala, który będzie sam uczył swoje dzieci wielu nauk i dostrzeże dosyć szybko ogromny potencjał, zarówno w siostrach Blaise'a Pascala, jak też w samym naszym dzisiejszym bohaterze. Początkowo zainteresowania Pascala będą koncentrowały się wokół matematyki i to nią będzie najbardziej zainteresowany. Zainteresowany do tego stopnia, że w pewnym momencie tata nastoletniego Pascala zakaże mu nauki matematyki, dopóki ten nie pozna lepiej greki i łaciny. Jednak w tajemnicy będzie Pascal jakieś rzeczy liczył i tworzył, a w wieku lat 16 napisze traktat o stożkach, który dostanie się w pewnym momencie w ręce Kartezjusza, który nie będzie mógł uwierzyć, że tego typu materiał naukowy został stworzony przez 16-latka. Blaise Pascal jednak po pewnym czasie rozwoju zainteresowań swoich matematyką, jak też fizyką, zacznie chorować. I ta choroba będzie rzutowała w pewnym momencie bardzo silnie na jego sposób i postrzegania świata, i pewne rozdarcie, które będzie towarzyszyło przechodzeniu jego myśli z takich pozycji czysto naukowych ku właśnie refleksji bardziej filozoficznej. Podobnie jak Kartezjusz, Blaise Pascal będzie wychodził z założeń racjonalistycznych. Będzie uważał, że metoda naukowa, że rozum powinny sprostać zdobyciu wiedzy. To on powinien, ten rozum, powinien dotrzeć do dna wiedzy, powinien dać nam wiedzę pewną. Jednak w odróżnieniu od Kartezjusza, Pascal dostrzeże, że rozum nie jest w stanie sprostać temu wysiłkowi. O ile Kartezjusz potrzebował na przykład geometrii, czy też matematyki do uznania jakichś twierdzeń teoretycznych i na gruncie teoretycznym dowodził pewnych kwestii, o tyle Pascalowi to nie wystarczało. Pascal potrzebował, ażeby jego pewność wiedzy dotyczyła kwestii praktycznych. Jak żyć, jak być dobrym człowiekiem, jak postępować, i dostrzegł dosyć łatwo, że geometria, którą się posługiwał, którą uważał za podstawę wszelkich nauk, nie sprosta temu wyzwaniu, nie da rady być tą praktyczną osnową dla jego aktywności, jego jako człowieka. To zwątpienie, które pojawiło się w myśli Pascala, doprowadzi go do refleksji, że najbardziej rozumną rzeczą, jaką można zrobić, to po prostu odrzucenie rozumu. Należy pogodzić się z tym, że rozum nie dostarczy nam takiej wiedzy, jakiej byśmy chcieli. Skoro więc nie racjonalizm, to może na przykład empiryzm, który też w tamtym czasie dosyć intensywnie się rozwija i Pascal przecież doskonale zna poglądy empirystów dotyczące znajomości faktów i różnego rodzaju zjawisk, które możemy obserwować. Pascal jednak zauważy, że sama znajomość faktów to nie jest jeszcze ich rozumienie. I to, że coś widzimy, nie znaczy, że wiemy, czym to coś jest i rozumiemy, jak to działa. I o ile dostrzeżemy tutaj ten sceptycyzm, który już w starożytności Pirron wskazywał jako źródło niepewności naszej wiedzy o świecie, to o ile u Pirrona to zrozumienie owego sceptycyzmu, tego braku, który będzie towarzyszył kondycji człowieka, da Pironowi spokój, o tyle Pascala doprowadzi do rozpaczy. Rozpaczy, która w moim odczuciu podobna jest tej, jaką dostrzega w pewnym momencie Søren Kierkegaard, i podobieństwo pomiędzy tymi dwoma filozofami jest przynajmniej dla mnie dosyć uderzające, szczególnie jeżeli zastanowimy się, w jaki sposób później będzie myślał o miejscu człowieka w świecie właśnie Pascal. Ale zanim do tego dojdziemy, to przyjrzyjmy się temu zrozpaczonemu Pascalowi, który nie jest w stanie pogodzić się z tym, że rozum nie dostarczy mu wystarczająco pewnej wiedzy, że nie nadąży za tym, czego rzeczywistość będzie od nas wymagała. W tej rozpaczy
W życiu Pascala wydarzy się kilka dodatkowych czynników biograficznych, które mają mieć wpływ na jego dalszą refleksję. Po pierwsze, Pascal w pewnym momencie o mały włos nie uniknie, nie stanie się ofiarą wypadku komunikacyjnego, ponieważ jadąc powozem przez most paryski, konie nagle porwą ten powóz, rzucą się w nurt rzeki i gdyby nie to, że zerwą się liny trzymające pomiędzy końmi a wozem, to czekałaby naszego bohatera niechybna śmierć w nurtach rzeki. Powóz ponoć zatrzymał się na krawędzi, zachybotał, a nasz Pascal, będąc świadomy zagrożenia tego, że był w zasadzie na krawędzi śmierci, zemdleje i przez pewien czas pozostanie w tym omdleniu. Po kilkunastu dniach od tego zdarzenia przyśni mu się jednak niezwykły sen, który będzie takim mistycznym objawieniem. Objawieniem boskim, które Pascal błyskawicznie zapisze na kartce i tą kartkę, którą dzisiaj nazywamy pamiątką, będzie nosił już zawsze przy sobie. W międzyczasie pozna też jansenizm, czyli pewien odłam nurtu religijnego, a pozna go przy okazji choroby swojego ojca, który w pewnym momencie złamie sobie nogę i będzie leczony przez dwóch lekarzy, którzy jak raz okażą się być właśnie jansenistami, co będzie okazją do wielu bardzo interesujących dyskusji w domu, które doprowadzą Pascala do refleksji na temat właśnie istoty naszego miejsca w świecie, istoty Boga, dostrzeże ogromny potencjał w tych dyskusjach religijnych. I wreszcie trzecie biograficzne zdarzenie, które ma mieć wpływ na myśl paskalowską, to jest cud, którego miał doświadczyć podczas pewnej mszy. Otóż dziesięcioletnia siostrzenica Pascala doświadczy cudu uleczenia. Ma chore oko, które sprawia, że ropieje ono nieustannie i wygląda bardzo nieestetycznie, jednak poprzez dotknięcie kolca z korony cierniowej w tymże kościele ta przetoka, mimo tego, że lekarze oceniali, że sytuacja jest beznadziejna, zamknie się, a dziesięcioletnia siostrzenica zostanie uleczona. Pascal ma być świadkiem tego zdarzenia i być pod ogromnym wrażeniem cudu, który mógł zobaczyć. Ma więc zdarzenia religijne, mistyczne, ocierające się o krawędź istnienia i nieistnienia i one zapewne, tak też deklaruje Pascal, wpłyną na to, w jaki sposób będzie on myślał o naszym istnieniu w świecie. Wróćmy więc do tej refleksji o pewności wiedzy. Wiemy już, że rozum nie wystarczy do poznania rzeczywistości, empiryzm też nie dźwignie tego, co zostanie przed nim postawione, pozostaje nam więc w zasadzie wątpienie. I to wątpienie, które miało doprowadzić Pascala do rozpaczy, odnajduje jednak w pewnym momencie nagle nadzieję. Otóż Pascal zaczyna widzieć, że porządek rozumu, który towarzyszy XVII wiekowi, całej metodzie naukowej, której przecież Pascal jest wierny, nie jest jedynym sposobem, który możemy myśleć o byciu w świecie, szczególnie jeżeli chodzi o zdobycie właśnie pewności, czy też uspokojeniu tej rozpaczy egzystencjalnej, która nam towarzyszy. Otóż porządek rozumu jest wzbogacony przez porządek serca, jak powie Pascal. Naukowcy nie dostrzegają tego, sądzą, że tylko ten rozum nas prowadzi, natomiast Pascal dostrzega, że istnieje pewna taka nić mistyczna, pewien sposób intuicyjnego rozumienia świata, jeden właśnie porządek serca pozwala nam odnaleźć ukojenie w świecie. Cała sekwencja więc zdarzeń, która musi wydarzyć się w naszym jestestwie, powinna wyglądać w następujący sposób. Powinniśmy zawierzyć rozumowi i postarać się rozumowo dotrzeć do prawd wiedzy dotyczących świata. Po drugie, powinniśmy zrozumieć, że rozum w żadnej mierze nie wystarczy ku temu, ażeby móc ten świat zgłębić. I po trzecie, powinniśmy się oddać możliwości otrzymania objawienia. I w tych trzech krokach powinno przebiegać ludzki intelektualny rozwój, który będzie nas prowadził ku zrozumieniu świata, ale rozumieniu w sposób bardzo głęboki i mistyczny. To, co będzie niezwykle istotne dla Kartezjusza, to dostrzeżenie, że pewne warunki naszego istnienia mogą wynikać nie tyle z jednoznacznej refleksji dotyczącej tego, jak my ten świat poznajemy, ale w pewnych innych myśli, które możemy odczytać z na przykład
prawdopodobieństwa pewnych zdarzeń albo pewnych założeń. Pascal bowiem w pewnym momencie dostrzeże, że mimo tego, że nie mamy pewności w tak wielu fundamentalnych kwestiach, to możemy przecież dokonywać wyboru i to wyboru jak najbardziej racjonalnego, a przecież ten racjonalizm stoi pod podłużą myśli Pascala. Dotrzemy więc do takiego zagadnienia, które nazywa się w filozofii zakładem Pascala i dotyczy pewnego rodzaju refleksją nad tym, jak należy żyć i postępować. Czy należy żyć w zgodzie z przykazaniami boskimi, tym prawem boskim, czy też w inny sposób, czy też czy Bóg istnieje, czy Bóg nie istnieje. Czy należy postępować zgodnie z wolą Boga, jeżeli by istniał, czy też możemy pozwolić sobie na to, żeby postępować w inny sposób ze względu na swoją na przykład korzyść. Zakład Pascala jest pewnego rodzaju refleksją dotyczącą tego, jak właśnie żyć i przebiega on mniej więcej w następujący sposób. Możemy przyjąć dwa założenia, że Bóg jest albo że Boga nie ma oraz w ramach tych założeń dwa sposoby zachowania. Możemy żyć dobrze, w sposób zgodny z przykazaniami, z wolą boską, albo niezgodny, w sposób grzeszny, łamiący te zasady. Jeżeli Boga nie ma i żyjemy w zgodzie z boskimi przykazaniami, no to w zasadzie żyjemy po prostu dobrze, ludzie nas dobrze będą pamiętali i nie mamy z tego żadnej specjalnej korzyści, poza tym, że zapiszemy się dosyć ładnie w pamięci potomnych, ponieważ byliśmy dobrymi ludźmi po prostu. Jeżeli Boga nie ma i żyjemy grzesznie, rozpustnie, na własną korzyść tylko, no to mamy to nasze wykorzystane do w pełni życie i możemy cieszyć się uciechami tego życia. Jeśli jednak Bóg istnieje i żyjemy zgodnie z przykazaniami boskimi, no to czeka nas zbawienie plus ta pamięć, o której wspominałem wcześniej. Jeśli Bóg istnieje i żyjemy niezgodnie z Jego przykazaniami, no to czeka nas wielkie potępienie. I tutaj dostrzega Pascal odpowiedź na pytanie, jak żyć. Mimo wątpliwości, czy jest tak, czy jest inaczej, możemy dostrzec, że nawet jeżeli Boga nie ma, to powinniśmy żyć tak, jakby był, ponieważ potencjalna korzyść jest dużo większa. Jeżeli Bóg nie istnieje, możemy niewiele zyskać. Natomiast jeżeli Bóg istnieje, możemy bardzo dużo stracić, jeżeli żyjemy w grzeszny sposób. Natomiast jeżeli żyjemy w dobry sposób, to nawet jeżeli Bóg nie istnieje, to niewiele stracimy. Natomiast jeżeli istnieje, to bardzo wiele możemy zyskać. To prawdopodobieństwo, którego naturę zrozumiał Pascal, kiedy zajmował się w matematyce właśnie zagadnieniami probabilistycznymi, pomogło mu zrozumieć, w jaki sposób możemy postępować, w jaki sposób powinniśmy kierować się w życiu naszymi działaniami, czy być dobrymi ludźmi, w jaki sposób nasza etyka powinna się kształtować. Drugą refleksją, bardzo istotną dla zrozumienia naszego miejsca w świecie, jest refleksja, która w zasadzie rozpina się pomiędzy takim pirońską refleksją dotyczącą małości człowieka w świecie, jego ogromnych słabości, a taką stoickim myśleniem o wielkości człowieka. Powiem, Pascal dostrzeże, że człowiek jest istotą, która jest rozpięta pomiędzy dwiema nieskończonościami. Pomiędzy nieskończonością ogromu wszechświata, a nieskończonością nicości i pustki, która znajduje się gdzieś tam na dnie świata. Jest tak samo daleko od ogromu nieskończoności, jak też od nicości. Jest w pół drogi, jest pomiędzy nimi. I tej właśnie łączności pomiędzy tymi skrajnościami człowiek odczuwa, tak jak to rozumiem, podobnie jak u Kierkegora, pewnego rodzaju rozpacz i pustkę, ponieważ do obu tych skrajności ma bardzo daleko, natomiast w pewien sposób jest w stanie dostrzec je obie w taki horyzontalny sposób, znaczy umie jakby sięgnąć okiem po horyzont jednej i drugiej nieskończoności, dostrzegając zarazem ogrom całej rzeczywistości, która nas otacza. Ogrom, który nas przytłacza jednocześnie, który w ogromny sposób nas przygniata, natomiast jest jednocześnie warunkiem możliwości zrozumienia, jakie jest miejsce nasze w świecie. Cytat, bardzo znany cytat z Blaise Pascala, to cytat dotyczący porównania człowieka do trzciny. Człowiek jest trzciną najlichlejszą w przyrodzie, ale jednak trzciną myślącą. To myślenie jest bardzo ludzkie, podobnie jak u Kartezjusza res extensa i res cogitans, czyli to łączące się w człowieku rzeczy rozciągłe i rzeczy myślące,
Podobnie u Pascala to myślenie jest wyjątkowe dla człowieka. Wszechświat może być ogromny, może być dużo większy, może jednym dmuchnięciem zniszczyć każde ludzkie istnienie. Jednak wszechświat nie jest świadomy tego, nie osiąga zwycięstwa w sposób świadomy. Człowiek jest świadomy, myśli, rozumie. I nawet jeżeli rozumie, że umiera, że jest słaby, że jest niewielki, że jest lichy w całym tym ogromie wszechświata, to jednak właśnie myśli. W wieku 39 lat Blaise Pascal odejdzie z tego świata. W wieku bardzo młodym, lecz po długiej i ciężkiej chorobie. Wniesie w matematyce, w fizyce i w filozofii bardzo wiele niezwykle głęboko rozumiejących kwestii oraz zapisze się w naszej pamięci jako twórca jednego z pierwszych kalkulatorów, które został nazwany Pascalina, a zdaje się, że język programowania Pascal został właśnie nazwany na cześć tejże maszyny i samego Blaise'a Pascala, który był twórcą jednego z pierwszych kalkulatorów. Pamiętajmy więc w 400-letnią rocznicę urodzin Pascala o tym myślicielu, bo był postacią niezwykłą, ciekawą i bardzo głęboko wnikającą w to, czym jest nasze miejsce, jakie jest nasze miejsce w rzeczywistości. Dziękuję na dzisiaj i do zobaczenia.